Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zapewne pamiętacie z lekcji biologii albo przyrody w gimnazjum czy w podstawówce była taka tak zwana piramida żywienia. I ta piramida żywienia mówiła nam, co mamy jeść oraz ile mamy jeść. I na podstawie tej piramidy żywienia, która obowiązywała przez 20 lat, były przede wszystkim produkty zbożowe, czyli chleb, bułki, makarony, kasze, ryż i tego powinniśmy jeść najwięcej i najczęściej. Kolejną taką jakby warstwą tej piramidy były owoce i warzywa, czyli 5 porcji warzyw i 5 porcji owoców, to zna każdy z nas. Dalej były przede wszystkim nabiał i było mięso, natomiast na szczycie tej piramidy był tłuszcz i węglowodany proste, czyli cukry, po prostu słodycze. I po 20 latach tej piramidy, funkcjonowania tej piramidy, naukowcy z Uniwersytetu Harvarda doszli do wniosku, że tę piramidę trzeba zmodyfikować. I uwaga, nie ma już piramidy żywienia, tylko jest tak zwana piramida zdrowia. Bo podstawę tej piramidy stanowi aktywność fizyczna. Czyli po prostu powinniśmy codziennie się ruszać i codziennie też kontrolować masę ciała. Natomiast wyżej dopiero są produkty właśnie zbożowe. Ale uwaga, naukowcy po tych 20 latach ciężkiego myślenia w końcu doszli do wniosku, że taka bułka kajzerka niekoniecznie jest tak samo dobra jak na przykład chleb żytni czy graham, czy na przykład pieczywo pełnoziarniste. I postanowili wydzielić z tych produktów zbożowych te dobre i te złe. I tutaj te dobre to przede wszystkim właśnie pieczywo pełnoziarniste, ale także tak zwane z mąki z pełnego przemiału. A więc także graham, także pieczywo żytnie. I nie zalicza się już tutaj właśnie pieczywa z białej mąki, czyli tych bułek kajzerek, tego takiego chleba, białego, jak my to w cudzysłowie określamy, o bardzo niskiej zawartości błonnika, a bardzo dużej zawartości tej białej mąki pozbawionej cennych składników. I kolejną taką warstwą piramidy jest, uwaga, są warzywa i owoce. I te warzywa i owoce powinniśmy spożywać w ilościach około również 5 porcji dziennie, ale więcej jednak warzyw niż owoców. Owoce w ilości 2 do 4 porcji dziennie, natomiast warzywa w ilości 3 do 5 porcji dziennie. Jedna porcja to jest małej wielkości warzywo lub owoc, czyli małe jabłko, mały banan, mała pomarańcza, albo pół szklanki takich drobnych owoców, pół szklanki borówek, pół szklanki poziomek, albo na przykład jedna szklanka soku z warzyw lub owoców. Natomiast tego pieczywa pełnoziarnistego powinniśmy spożywać 7 lub 8 porcji dziennie. I tutaj porcja to jest jedna mała bułka lub jedna kromka chleba. I taką kolejną warstwą tej piramidy są rośliny strączkowe i są orzechy. Ze względu na swoje wartości, m.in. kwasy tłuszczowe, ale także ze względu na bogatą zawartość białka. I dopiero wyżej znajduje się drób, ryby i jajka, a na samym szczycie znajdują się te nasze cukry proste, ale także czerwone mięso i również produkty o wysokim indeksie glikemicznym, czyli właśnie biały chleb, białe bułki, także biały ryż, ziemniaki. I co ciekawe, po tych 20 latach naukowcy również doszli do wniosku, że nie każdy tłuszcz jest zły i na dół tej piramidy powędrowały oleje roślinne, oliwa z oliwek, olej rzepakowy. Natomiast na górze pozostały tłuszcze nasycone, na przykład masło. I ja myślę, że w kolejnych latach ta piramida dalej będzie się zmieniać. Między innymi naukowcy w końcu odkryją, że nie wszystkie tłuszcze nasycone są złe, niektóre są dobre, jak na przykład te składające się głównie z kwasów tłuszczowych o krótkim łańcuchu węgla, czy tak zwanych średniołańcuchowych. A do tych tłuszczów zalicza się zwłaszcza przede wszystkim olej kokosowy, ale także masło. I tutaj w tym miejscu warto zadać sobie pytanie, czy taka piramida żywienia ma sens. Bo wiele osób pyta się o tak zwaną dietę indywidualną. Często słyszeliśmy, że dieta powinna być indywidualnie dobrana. W związku z tym tworzenie jednej piramidy żywienia dla wszystkich osób wydaje się bezsensowne. Tutaj pragnę zwrócić uwagę, że to, co mnie w tej piramidzie zdrowia najbardziej urzekło, to fakt, że nie musimy już spożywać mleka. Otóż naukowcy dali nam do wyboru 1–2 porcje mleka, czyli 1 lub 2 szklanki mleka na dobę, albo suplementy wapnia. I to jest no po prostu dla mnie trochę śmieszne, dlatego że często nas uczono, mnie także uczono, że suplementy diety nie mogą stanowić substytutów, czyli zamienników diety. A w tym momencie zrobiono coś zupełnie odwrotnego, niż do tej pory nas uczono. Czyli zamiast mleka dali nam suplementy diety, po prostu, które mogą zastąpić mleko. Czyli tabletki lub proszek no, w postaci wapnia, węglanu wapnia lub wapnia organicznego. I to jest o tyle ciekawe, że wydaje mi się, że ma to związek z obecną nagonką na mleko. Wiele się słyszy o szkodliwości mleka. Ja myślę, że na ten temat nagram osobny film. Ale wydaje mi się, że naukowcy sami nie mogli się do końca zdecydować i stwierdzili tak, że możemy wypijać tą szklankę mleka dziennie albo brać zamiast tego suplementy wapnia i w ten sposób zadowolimy 2 grupy ludności. I te, które są zwolennikami mleka i tę grupę, która jest przeciwnikiem spożywania mleka. To również, na co trzeba zwrócić uwagę, to również to, że piramida żywienia nie daje informacji na temat tego, ile powinniśmy jeść, w zależności, prawda, od stylu życia. Bo wiadomo, że osoba, która prowadzi osiadły tryb życia, siedzi na kanapie, powinna jeść trochę mniej niż osoba, która uprawia intensywny wysiłek fizyczny. Można to osiągnąć na 2 sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że my zwiększamy każdą porcję. Czyli większa porcja warzyw, większa porcja nabiału, większa porcja na przykład no, tych produktów z pełnoziarnistych, czyli pochodzących z mąki i dzięki temu dostarczamy więcej kalorii. A drugi sposób jest taki, że my po prostu zwiększamy liczbę porcji, ale wielkość tych porcji pozostaje stała i proporcje również zostają zachowane. I ten drugi sposób jest lepszy, bo zawsze mnie uczono, że lepiej żreć więcej, a mniej niż dużo, a rzadziej. Kolejne, co jest zastanawiające w tej piramidzie i to, co może budzić wątpliwości, to fakt, że nie podano, czy te zalecenia są dla wszystkich w zależności od wieku i w zależności też od płci. Bo zwróćmy uwagę, że dziecko 6-miesięczne niekoniecznie musi zjadać codziennie 1–2 porcje fasoli, grochu, tak samo jak osoba dorosła. To, co również może być zastanawiające, to fakt, że w tej piramidzie żywienia nie każdy po prostu toleruje te wszystkie produkty. Niektórzy po zjedzeniu jajek po prostu dostają wysypki, biegunki, boli ich brzuch. Niektórzy nie tolerują fasoli, grochu, bobu, bo po prostu potem dostają biegunki, tak? I tutaj warto zadać sobie pytanie, czy w związku z tym ja powinienem codziennie zjadać 1–2 porcje nasion roślin strączkowych albo 1 jajko dziennie, bo tak radzi nam piramida zdrowia, jeżeli potem się źle czuję. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy odwołać się do definicji zdrowia według WHO. Według tej definicji zdrowie to nie tylko brak chorób, ale również dobre samopoczucie. W związku z tym, jeżeli my się po jedzeniu źle czujemy, to nie jesteśmy zdrowi. W związku z tym nie ma sensu jeść tych produktów, skoro my się po nich źle czujemy, bo piramida zdrowia ma służyć zdrowiu, a nie chorobie. Czyli w tym przypadku te produkty, które nam nie służą, całkowicie eliminujemy z diety. Mamy nietolerancję mleka, nietolerancję laktozy lub alergię na mleko, co nie jest to samo, to po prostu nie pijemy mleka, tak? Mamy alergię na białko jaja kurzego, nie jemy jajek. Dalej to, co może być zastanawiające, to to, że ludzie, którzy tę piramidę tworzyli, bardzo często są również zwolennikami tak zwanej diety alkalizującej, czyli są zwolennikami teorii zakwaszenia organizmu. Ja nie jestem zwolennikiem tej teorii, ale to, co mnie bardzo zastanawia, to to, że stara piramida żywienia była wybitnie kwasotwórcza, nowa piramida żywienia też jest kwasotwórcza, mimo że trochę mniej, bo produkty z pełnego ziarna, produkty zbożowe dalej są słabo kwasotwórcze i przy takich proporcjach również dostarczamy około 60–70% produktów kwasotwórczych, a 20–30% produktów zasadotwórczych. Więc tutaj powinni zastanowić się wszyscy ludzie, którzy są zwolennikami tak zwanej teorii zakwaszenia, a jednocześnie zwolennikami tej piramidy zdrowego, w cudzysłowie, zdrowego żywienia. Niewątpliwie jednak ta piramida zdrowego żywienia jest zdrowa, jest godna polecenia, ale trzeba zwrócić uwagę, że może być w pewnych warunkach modyfikowana. Dlatego, że my możemy nawet zmienić, pozwolić sobie na zmianę proporcji w spożywaniu pewnych produktów. Osoby, które intensywnie ćwiczą i zależy im na przybraniu masy ciała, powinny dostarczać produkty bogato białkowe z dużą zawartością tzw. aminokwasów rozgałęzionych. Leucyna, izoleucyna, balina, głównie leucyna. I tutaj zawartość białka powinna wzrosnąć nawet z 15 do 25, a nawet do 30%. Nie da się tego inaczej zrobić, jak tylko zmienić te proporcje lub stosować sztuczne odżywki białkowe. Trzeba też zwrócić uwagę, że w niektórych chorobach przewodu pokarmowego, w zespole przede wszystkim w zapaleniu jelita grubego, w colitis ulcerosa, chorobie Leśniowskiego-Crohna, ale na przykład także po wycięciu pęcherzyka żółciowego, w przewlekłym zapaleniu trzustki, niektóre produkty roślinne nie są dobrze tolerowane, chociaż tutaj też jest indywidualna tolerancja. I również w tym przypadku powinniśmy z tego zrezygnować lub stosować dietę bardziej ubogobłonnikową, jeżeli mamy na przykład też IBS z tendencją do biegunek. Duża ilość błonnika może te biegunki nasilać. Oczywiście są to chwilowe modyfikacje lub wynikające ze względów zdrowotnych, a więc w tym przypadku są jak najbardziej dozwolone. To tyle, co chciałem na temat tej piramidy żywienia powiedzieć. Chciałem Wam tylko uświadomić, że nie powinniśmy się jej tak kurczowo trzymać, ale powinniśmy również do piramidy żywienia podchodzić racjonalnie i z pewną rozwagą. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie do mnie. Cześć.